No, wstałem sobie dzisiaj rano, sprawdzam oczywiście jak upload odcinka, patrzę, a tu komputer się zawiesił. I muszę teraz rzucać na nowo. Naprawdę niezbyt dobry sposób, żeby zacząć dzień. Nie polecam. Przyjechałem na instytut mój dowiedzieć się, jaką ocenę dostałem z tej pracy, którą dałem wczoraj. Teraz zobaczymy. Udało nam się nam obu zaliczyć na czwóreczkę nasz wspaniały przedmiot. I tym sposobem zaliczamy nasz pierwszy rok studiów. A teraz idziemy nagrywać senatora. To ja. No, jest okej. Okay. Nikt się nie spodziewał, ponieważ tyle, więc... Wczoraj mi było troszkę Kuby szkoda, ale może dojdzie do siebie, bo on jest bardzo taki... Znam jego w ogóle życiorys i w ogóle tak. Pojawiały się komentarze, że nie jest w szczytowej formie, nie jest dobrze przygotowany, ale jednak dał radę i Kuba naprawdę wielki szacun, chylimy wszyscy czoła, także trzymamy dalej kciuki, no i dobrych przygotowań do mistrzostw świata. Tak, i z tym się zgadzam z panią w 100%. Myślę, że Portugalii trzeba troszeczkę utrzeć nosa. To prawda, dokładnie. No i tej... Niech Ronaldo się popłacze. Dokładnie, tym razem on. Biegającej laleczce, także... Zresztą wczoraj też coś fajne miny trzaskał. Wynik, no cóż, no wynik... Szczęście sprzyja lepszym, widocznie w tym dniu Portugalia była lepsza. Chociaż po przebiegu meczu twierdzę, że jednak Polska. No, co by nie mówić wiele, no w Euro jeszcze tak nie zagraliśmy jak w tych finałach, także no nie jest źle. No, nie pokonali nas, więc można powiedzieć, że z tego Euro odchodzimy niepokonani. Kurde, trochę rozczarowania było rzeczywiście, a te oczekiwania rosły, tak narastały. To prawda. Apetyt rośnie, nie, w miarę jedzenia i tak dalej. Jak pan zareagował wczorajszy mecz? Jak pan go przeżywał? Normalnie jak wszystkie mecze. Przeżywałem, no, troszkę nie po mojemu. Lewy czy Ronaldo? Oczywiście, że lewy. No i wszystko. A kogo widzisz w finale z tych drużyn, co zostały? Oczywiście Niemców. Niemcy z kim? Widzę Niemców, już panu mówię. Mi się zdaje Niemcy-Rosja będzie meczyk jakiś tam. Niemcy kto? Niemcy-Rosja. Aha, okej. Okay. Ale Rosja odpadła. No, znaczy tak miało niby być, ale z tego, że Rosja odpadła, to wczorajszych faworytów u Polski, bo oni będą grać dalej. No, okej. Okay. Część to kwestia samorządu. Ile zostało zrobione? Tak, 90 roku. Pamiętacie pierwsze etap reformy, potem 98. Ja dodałem Jerzego Buzka. Tak wyglądają konferencje we Wrocławiu. No powiem, kaliber nieco większy niż w Kaliszu.